Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Musieliśmy tutaj skręcić, bo z daleka widziałem gdzieś coś ich takiego, że tu leży. Coś ich takiego. Dobra. Zaraz ją tutaj tu. No, miałem rękawiczkę założyć, ale dobra. Sobie tu wrócimy i pójdziemy sobie tą drogą. Tu. Grzybiarz akurat tam chodzi. Tam pójdziemy na grzybki zobaczyć. No, śmieciuchy zobaczyć. No wiecie, ja. Śmieciuchy, grzybki, wszystko. Raczej grzybów chyba raczej tu nie będzie, bo tu tak nie za bardzo, ale idę się przejść jeszcze, bo wiecie, grzybiarzy coraz mniej, raczej rzadkość. Tu jest jeden samochód tylko stał, także myślę, że już nikt nie będzie śmiecił. Także tutaj trochę jeszcze pozbieramy. Dzisiaj tak na lejciku, że tak powiem. Witam, pozdrawiam. Wiecie co, czapki nie wziąłem tej takiej mojej. A to jest ta stara czapka, ta pierwsza, którą miałem. Ale dobra, założymy, bo została mi na wieszaku. No jeszcze raz witam. No i zapraszam na film. Nie wiem, co się dzisiaj wydarzy, czy co się będzie działo w ogóle, ale pospacerować, wiecie, w takim pięknym lesie. Naprawdę to jest coś wspaniałego, tym bardziej jest pogoda. Dzisiaj nawet nie jestem ubrany, widzicie, tylko mam tutaj koszulkę jakąś, taką roboczą oczywiście, no nie? No i to jakoś narzutę na siebie założyłem, no i można sobie tu chodzić, po prostu coś posprzątamy. No fajnie by było, jakby jakiś grzybek wpadł, no tak, po prostu dla oka, żeby się pocieszyć. No i tyle, no. Zobaczymy, ile śmieciuchów jest. Oby nie. Tu jest raczej już posprzątane, ale w tych rejonach. Ale pójdziemy jeszcze tam dalej trochę. I tam zobaczymy, jak tam wygląda. Dobra. No to miłego. Chodzimy sobie po takim liściastym tym lesie. Powiem Wam, widzę. Ja już się ucieszyłem, mówię, może prawdziwy. Ale to nie, to jest. Gdzie? To jest podgrzyb. O. Podgrzyb to jest. Ale wiecie, to już taki stary. Tak, ja sobie go tu zostawiam. Niech sobie tu rośnie. A my pójdziemy jeszcze sobie tu tak boczkiem po prostu przy drodze. Tu gdzieś zobaczyć. Może jakieś prawdziwek jeden będzie jakiś. No, nie liczę już. Ale może gdzieś tam coś znajdziemy po drodze. Mieciuchów jak na razie tylko ta jedna buteleczka. Aha, i po batoniku coś tam padło. Dobra, to idziemy dalej. No idziemy. Nie ma nic, ani jednego grzyba. Znaczy są te niejadalne, Wam powiem. I śmieciuchy takie trafiają się. O, dobra, do torby. I... Ale już widać, że to wszystko jest. Ale jest fajnie, powiem Wam, póki jest ta pogoda, to trzeba korzystać. Chodzić sobie gdzieś tam po parkach, po lasach. Jak przyjdzie taka, wiecie, pogoda nie za bardzo, czyli deszczowa, zimno, to będzie ciężko. Wiecie, ja tam szlakciuk sobie jakiś tam biorę, czy jakiś kapok, czy jakiś taki, to w zależności, czy będzie lało, czy zimno, tylko jakąś kurtkę przeciwdeszczową i będziemy chodzić za Reskiem po innych trochę rejonach, żeby to pozbierać jeszcze, tak jak mówiłem, przed zimą. A co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Jeszcze Wam chciałem bardzo podziękować, że oglądacie moje reklamy i mnie tak wspieracie. No super, ja jestem taki zadowolony, bo widzę, jakie są statystyki, także jeszcze raz bardzo dziękuję, że oglądacie, naprawdę, bo to widać od razu, wiecie, na statystykach. Super, to dziękuję bardzo. Idziemy dalej. A jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że no, to był z mojej strony taki żarcik na Halloween, ten film w lesie, co był w nocy nagrany. Znaczy ogólnie to był żarcik, ale to, że tam chodzę czasami sobie po lesie, jak jest noc, to nie jest żart. No i jeszcze, no i tyle, no dobra, idziemy dalej. No i patrzcie, tu do tego lasu, wiecie gdzie tu. Te gniewuski zbieram zawsze tutaj. Znaczy tu rzadko chodzę, ale jak już to gniewuski. I tak przy tych liściach idę powolutku, idę. I coś mi tu wyszło. Zobaczcie, no jest tu jakiś gniewusek. O, a zerwiemy, zobaczymy jak wygląda w ogóle. Na pewno będzie zjedzony, ale...
O, zjedzone troszkę. Trochę pół na pół. Pół dla lasu, pół dla mnie. Będzie dobry, tak? Odkroimy coś. No jest ładny. No, może być. Teraz go tutaj pokroję. Będzie dobrze. Poszukamy jeszcze. Może coś wpadnie, zobaczymy. No, takie gniewuski są fajne. Krasnoborowi, ceglastopory. Ale patrzcie, no, trabla. Coś tam odkroimy. Idziemy dalej poszukać. Może jeszcze coś wpadnie. Obchodzimy troszkę, ale nie ma nic. Znaczy ja przynajmniej nie widzę w tych liściach. Tu jakaś flamingówka leży. Trzeba to schować do torby. Dobra. To trzeba jakoś umiejętnie zrobić. Dobra, zaraz ją schowię. Muszę mieć długą rękę. O, teraz mi się to... Tak mi się zategowało, że... O. Dobra. No i tak, powiem wam, śmieci nie ma za bardzo. No i takie pojedyncze jakieś skrawki. A res. O, tu można dychnąć sobie. A res. Chyba tu jest, dlatego te puszka po piwie było, bo tu jest ten. Łobuz, siadaj ładnie. Leżeć. Ty łobuzie, ty łobuzie, ty łobuzie. Ty łobuziaku, ty. Ty łobuziaku. Ty łobuziaku. Ty łobuziaku. Ty łobuziaku. Jaki zadowolony. Ty łobuziak. Ty łobuziak. Ares. Ares. Leć po Patryk. Nie wiem, on tu coś widzi. Co ty tu widzisz, Ares? Dobra, idziemy dalej. Tam się przejdziemy. A już myślałem, że będę miał drugiego grzybka. Znaczy mam, jest pod grzybek, tylko patrzcie, już jest taki zjedzony. Nie, nie ma sensu go zrywać. No. Niech sobie tu jeszcze rośnie. Może jeszcze dozbieramy, bo pokażę wam, jak ten borowik wygląda. No, w taki sposób go poobcinałem, widzicie? Czyli jakoś pół, może nie całe pół zostało dla mnie, ale jest zdrowy i tyle można coś tam do jajuszka wsadzić, tak? No, ale przydałby się przynajmniej jeszcze jeden, tak? Co to jest? Jakiś, to są za grzyby. Nie, to jest jakiś chyba niejadalny. Dobra, idziemy dalej. Już mi się zbiera, powiem wam, śmieciuchów w torbie. Nie za dużo może, ale coś się tam zbiera. Idziemy w tamtym kierunku, może jeszcze jakiegoś borowiczka trafimy jednego. No to tak by było. Na smak, w sam raz. A jak nie, no to też się nic nie stanie. Co się ma stać? Dobra, lecimy. No to ja. Ja już dzisiaj kolację mam. A nie wiem jak wy, ale ja. I to z borowików. Patrzcie. Znowu ceglak. Zobaczcie jaki ładny. Ten jest mniej objedzony. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, troszkę mniej jest, patrzcie. Takie kolory ma ładne pod spodem. Jest mniej objedzony. Super. Ale mi się podoba. No, to już mi wystarczy. Dwa borowiczki. Trzy jajuszka. I już jest kolacja jak nic. Do tego 10 gramy chleba. Żartuję. Dobra. Jeszcze tu sobie pochodzimy i poszukamy. Ares, szukaj grzybów, szukaj. Nie wiem, Ares tu zazwyczaj czasami znajduje śmieciuchy. Tam stanie koło śmieciucha, żebym go wziął. Ale dzisiaj taki jest. No zresztą nie ma śmieciuchów to za bardzo. To wiecie, trochę w torbie mam. Potem wam pokażę na sam koniec. Idziemy tutaj, tą drogą, w tamtym kierunku. Powiem wam, nie wiem jak to ja to zrobiłem, bo idę z tej strony, patrzę. Mówię, zerknę z drugiej strony. Mówię, jak ja go tutaj teraz zauważyłem, to ja nie mam pojęcia. Ale zobaczcie, jaki piękny jest. Zobaczcie. Jaki on jest piękny. No jak malowany, powiem wam. Jak malowany, patrzcie. Jaka gruba noga. Piękny jest. No to
Nie trzeba 10 kromek chleba, wystarczą dwie. Poszukamy tu po boku. Jak są dwa już znalazłem po boku, to może tu coś, jeszcze gdzieś tu coś będzie, tak? A, wiecie, do lasu nie wchodzę za bardzo, tylko tymi drogami, bo jak ludzie najbardziej śmiecą tu, ale jak widzę, to tam wejdę oczywiście, jakąś butelkę albo coś. Ale dzisiaj tak przejdziemy sobie tu, jeszcze posprzątamy trochę. No plus grzybki. No, ładne porówki. No to zbieramy i idziemy dalej. Ale szukaj dalej, szukaj. Muszę te rurki wyrzucić. Ares, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, bo mi grzyba rozdeptasz. Tu jest ładny. Zobacz, jaki piękny się stoi. Ładny to. Ładny. Bierzemy. Zobacz, jaki ładny. Nie wózek. Ładny. Krasnoborowi chce krasnobory. Piękny jest. No, ja już jestem zadowolony. Oprócz tych śmieciów, co mam oczywiście, ale ogólnie z grzybków to rewelacja. I tu sobie chodzimy, widzicie, tu po boku i sprawdzam sobie z jednej i z drugiej strony. Nigdzie tam głęboko nie wchodzę. Opieńki są jeszcze, powiem wam, to strasznie dużo. Strasznie duże są. Niektóre zdrowe, fajne. Też by można było nazbierać, ale nie zbieram. I na stacje takie. Widzicie? Fajne, zdrowe. Dobra. Idziemy. Chodź tu, Ares. Tu sobie do tego lasu, tu wszedłem kawałek, tylko mówię, bo tu lubią te ceglaki rosnąć właśnie. Ale tylko tutaj. Dlatego idę tu, mówię, zobaczyć, tak się porozglądam. I wiecie co? Nie zawiodłem się. Mam jednego. Zobaczcie. Taki ładny. Znowu taki ładny. Nie jest to prawda, ale ładny. Piękny jest. Piękniusi. Ja cię kręcę. Ale no, coś niesamowitego naprawdę. Coś niesamowitego. Pięknie. No i tak. No tak, to można zbierać. Co jakiś czas wpadnie taki borowik piękny. Coś, no, to jest naprawdę to jest coś wspaniałe. Nie tylko śmieciuchy. Idziemy dalej. Wiecie co wam powiem? Idę. Jest ta droga, widzicie, co tu idę, tędy. Wyjdę sobie te opieńki zobaczyć tu, nie? To takie ładne są. Już takie trochę tego, ale zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tak się mówię, rozejrzę. A tu? Zobaczcie, jaki ładny borowik. Znowu. Zobaczcie, jaki piękny, młody. Coś wspaniałego. Ale wiecie co najlepsze? Teraz sobie kucłem i muszę wam powiedzieć, że coś widzę. Zaraz tam podchodzimy. No nie wiem, czy tu warto. O, chodzą mi te szczyki po karku. O. Dobra, to do wiadereczka. Sorry, mam dzisiaj wiadereczko. Ale zobaczcie, jaki piękniuś. Jak z katalogu. I to tu zobaczyć jeszcze. Bo tu coś widzę. O, czekaj. Zobacz. Ares, chodź tu, ale mnie owinął. Siad, leżeć ładnie, tak. Ciśnij. Ten trochę zjedzony jest, ale
Zobaczcie, jaki ogromniaczek. Myślę, że na pewno będzie zdrowy, bo te grzyby są zdrowe teraz. Zobaczcie, jaki ładny. Taki dziwny, nie? Tu wygryziony, tu tego. Ale taki duży. I ja cię kręcę. Dobra, to wiodoreczka. Nie, jestem w szoku dzisiaj, naprawdę jestem w szoku dzisiaj. Ale mnie okręcił oczywiście. Idę zobaczyć, gdzie jest tu. Widzę jeszcze opieniek taki. Niektóre można by było zerwać, zobaczcie. Takie. 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 Tu pod drzewkiem zobaczcie. Widzicie to? Zobaczcie, jakie ładne. No i tam też są. Jest dużo tego podziwu. Kopieniek jest dużo. Ale nie chodź. Dobra, idziemy jeszcze dalej poszukać, nie? Może jeszcze coś wpadnie. Teraz tu sprawdzam, wiecie, przy tym lasku. Stamtąd idziemy tu i będziemy taki naokoło będziemy sobie tu przejdziemy. Taki kawałek. Patrzcie, mi zostawili. Las mi zostawił taki kawałek jeszcze. Ale wiecie co? Bo załączyłem aparat nie tak, żeby tylko pokazać wam to. Tylko sobie tu tak, wiecie, idę i tak powolutku, powolutku i sobie oglądam. Ktoś nie stoi i ja tam coś widzę. Bo ja teraz jeszcze tam nie byłem i nie wiem co to jest. Ares, powolutku. To jest chyba. Chyba to jest prawdziwek. Powiem wam. Patrz. No to jest prawdziwek, który jest największy w tym roku, który znalazłem. Bo to jest niemożliwe. Żeby taki prawdziwek się uchował i ciekawe, czy będzie zdrowy. Patrzcie. Zobaczcie, jak wygląda. Patrzcie. Ja pierdzielę, no. Nie wiem, jak się tam z tym nogą i niego. Ale no muszę go zerwać, no. Choćbym nie chciał. Patrzcie, jaki wielki. Ale piękny. Chyba będzie robaczy, bo już jest taki ogromny, że ja pierdziel. Patrzcie, jaki ogromny jest. O, tak, w ten sposób. No to jest niemożliwe. W listopadzie takie grzyby. Takie grzyby w listopadzie. Tak powiem, borowikowy raj, a tu prawdziwka bym się nie spodziewał, naprawdę. No jest piękny. Dobra, no, spróbujemy coś z nim zrobić, jak już go... Czy jest robaczywy, czy nie, to zostawimy go w lesie, jak będzie robaczywy, żeby się rozpylał tutaj i pójdziemy dalej jeszcze poszukać. Wiecie co? Przychodzę tutaj taką przez ten lasek właśnie dróżką. Muszę się wrócić po tych szczyków, czy jak to się tam nazywa pełno, ale zobaczcie, jaki tu piękny stoi na tej ścieżce. Ja tego zerwam. Się rozglądam, idziemy, Ares. Chodź, Ares. Ale ładny. Pięknie ci, dobra. Już wam mogę pokazać. No, tu musiałem przejść po prostu na drugą stronę. Zobaczcie, jaki piękny. A ślimak jeszcze tu jest. Zobaczcie, jaki piękny. Nie no, tak jak powiedziałem, nie, to będzie borowikowy raj. No, no nie ma siły. Nie ma opcji. To jest niemożliwe. A jednak się to dzieje. No piękny, piękny. No już pójdziemy powoli. Chyba tam jeszcze pójdziemy, ale już będziemy w kierunku samochodu i do domku, no bo już jesteśmy jakieś 2 godziny w lesie. Dobra, ale jest piękny, co? Ares, Ares, machaj. Idziemy dalej. No to idziemy już. O kurde. To muszę wziąć, bo teraz zobaczył. Chodźmy za plach. Są najgorsze takie flachy. O Jezu, ile żuczków tam w środku jest. Dobra. Wysypiemy. Wysypiemy to. Ok, do torby trzeba to wsadzić, już mam trochę ciężką, ale to nic. No wchodź malutka, patrzcie, nie chcę zapytać. Ok, idziemy teraz w kierunku już samochodu powolutku i tam wam pokażę,
podsumowanie. Widzicie to, jak ja idę? Patrzcie. O, to torba mi się tutaj. Belonko pod nogami. Masakra. O, tu też widzisz. Widzicie, i tak się zbiera. Idziesz. Tu buteleczka. Tam buteleczka. Dobra, to widzimy się przy samochodzie. Jeszcze dozbieramy trochę śmieciuchów. Oby nie. I zrobimy podsumowanko. No to jesteśmy. Ale powiem wam, już zmęczony jestem. Zobaczcie. O, już po prostu ten. Pójdziemy teraz w obiadzik jakiś. Ale już siedzi w samochodzie. Łobuz jeden. I teraz wam teraz pokażę. O, dobra, odepniemy sobie smycz. Dobra. Tam do autka, do areska wsadzimy. No i patrzcie, no z tych takich nieciekawych rzeczy, no to widzicie, foliowki, butelki, puszki, takie, no na pół reklamówki, dosyć ciężkie to jest. Także to do samochodu idzie, to wypadł z lasu, bo tego ma nie być w lesie, ile tam żuków było w tych puszkach, masakra. Dobra, a teraz z tych ładniejszych rzeczy. Tego się nie spodziewałem dzisiaj, ale patrzcie, jeszcze rydzyka sobie znalazłem. Tutaj takiego ładnego. Mamy was dwa czy trzy podgrzybki. A tu jest podgrzybek, widzicie? No i widzieliście zresztą na tych filmach, to nie będę znowu. O Jezu, wyciągał go. Trudno, widzicie jak to jest. Chcesz wyciągnąć, to się wyrwie. Ale wiecie jak wyglądają. Jeszcze przeglądne w domu. Takie ceglaki ładne, coś się poprzekraja, no i będzie super naprawdę. Urwał mi się, patrzcie. A, dobra. No i jest, sorry za wiadereczko, ale to dzisiaj się nie spodziewałem, żebym miał tyle grzybów. Jest ponad pół wiadra, to wiadro jest duże. Także no ja jestem zadowolony. No jak się wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Ja jestem dzisiaj zaskoczony. No może tamten tytuł. Jak to miał być? Porobić kobie raj? Czy coś takiego? Dobra. W każdym razie, no trzymajcie się, serducho dla was. Zdrówka wam życzę. Pa, pa, do następnego. Nie śmierćcie w lasach oczywiście.